witam wszystkich hodowców. Parę hodowców pisało e-mailem i pytali się, jaką ja daję karmę. No więc sami widzicie po czapce, nie wstydzę się ją założyć, choć wyglądam śmiesznie, ale uważam, że od kilku lat, jak mi André Belez polecił tą firmę, chociaż ja już sprawdziłem wszystkie firmy, miałem i Beca, były dobre, miałem i Bajes firmy i dobre były ziarna, ale chcę podkreślić, ja zawsze lubię to, co jest najlepsze, czy to są gołębie, czy to są samochody, czy coś innego, tak już jestem niestety, może dobrze, może źle. Jestem bardzo wymyślaty, jeżeli chodzi o zakup gołębia. Więc ta firma, którą poznałem wtedy u André Belez, zakupiłem tam właśnie parę tych worków z ziarnem, bo mi to André Belez polecił. No i troszeczkę się zagłębiłem z tą firmą, więc chcę w tej chwili powiedzieć, z mojego doświadczenia, że lepszej firmy nie ma. Tu chodzi tak, mają najlepszy kwalitet, najczystsze są te ziarna. No i jak ja tą karmę dam gołębiom, to poznaję, że ta karma na te gołębie bardzo dobrze działa. Znaczy, jakby wam to powiedzieć, jeżeli w ostatnich dniach zacznę karmić, to widzę, że te gołębie normalnie się rozszerzają, nabierają na masie ciała i nie są za ciężkie. To znaczy jest dobrze dobrane te składniki. Jakie to są te numery, tego nie pamiętam. Ja mogę to różnie karmić, bo ja patrzę. Ja patrzę na ziarno i patrzę, aha, trochę za dużo, nasypię tam trochę innego, czy tam na przykład jakieś lekostrawnej i tak to wszystko na oko robię. Jest dużo hodowców, którzy całkiem inne mają te mieszanki, też dobrze lecą. Także nie ma dzisiaj złych mieszanków, ale jedną chcę wyróżnić, nie żeby ją zareklamować, bo to nie jest moje, nie moje tego, nie jest to moje, mój zamiar, tylko ja już w Kassel miałem tą czapkę nałożoną, bo mi ci goście, ten szef, konkretnie ze mną rozmawia, jesteśmy na ty, przedstawicielami tak samo, więc zawsze coś się dowiem, oni mi mówią, że sprowadzają te ziarna z najlepszych glebów, jest suszenie tylko naturalne, więc tam starają się o dużą jakość tego ziarna, więc to chciałem wam powiedzieć odnośnie firmy Van Robois. Wiem, że już w Polsce też ta mieszanka jest, my tam za dużo gołębi nie mamy, więc ja mówię tak, nie oszczędzać na mieszance, mieszanka powinna być odpowiednia. Więc nasza hodowla jest, mieści się w ilości 70 gołąbków, to znaczy różnie to tam jest, około 15 par rozpłodowych, no a to reszta lotniki, albo mniej, albo trochę więcej, ale jak mam ponad 70, to już jestem chory. To już uważam, że mam za dużo gołębi, a to ma swoje znaczenie, bo czym więcej gołębi jest, tym samemu
się tego nie dopilnuje i tych gołębi się nie zna. Dużo hodowców ma we wolierach straszne dobre gołębie, które siedzą rokami, starzeją się, a oni w ogóle po nich młodych nie ciągną, dlatego że nie mają szans te gołębie. Takie hodowle też znam, więc ja szukam gołębi z małych hodowli, gdzie nie robią dużo przy tych gołębiach, na przykład tak jak u nas, że nie wywożą, nie cudują, nie zaciemniają, nie... Ach, jak ja widzę niektórych hodowców na filmach, co oni z tymi gołębiami wyprawiają, tu butelkę, szczykawkę do tego, jeszcze jedną szczykawkę, jeszcze jedną szczykawkę. No ludzie, ile też gołąb może tego wypić? Przecież on jest nafaszerowany tymi produktami. Ja nie wiem, jak te gołębie latają, może i latają, ale dla mnie to nie jest. Chciałem też powiedzieć, że w 2011, jak zdobyliśmy ten pierwszy konkurs z tego Burgess przeciwko 11 746 gołębi, to był nacjonalny, to był lot, no to wtedy miałem okazję wtedy po prostu mówię, a połączę jakiś artykuł i spróbuję coś z tego zrobić, bo obiecałem temu Alfredowi Koczemu, że tą książkę o nim napiszę. No niestety dzisiaj o nim tylko mówię, ale to już wystarczy. On to już będzie tam w niebie rozumiał, że jestem tu i teraz nie jest to takie łatwe, więc zadzwoniłem do Polski, zwróciłem się do redaktora z gazetki hodowca gołębi pocztowych z prośbą, chciałem to zapłacić, chciałem, żeby ten artykuł wydrukować. No on mi mówi, no on to musi przedstawić tam w tym swoim klubie. No jak na następny razem zadzwoniłem, to mówię, no to nie jest ciekawe. To nie jest ciekawe i tego. I oni nie będą pisać, bo to już tego hodowcy już nie ma. No ja mówię, no ale ja mam opracowany artykuł o oczach. Tak, tak, to zaraz. Ja mówię, powoli, powoli, powoli. Nad tym artykułem pracowałem tyle lat i tego. Ja mówię, jak zrobicie, napiszecie artykuł, to ja będę każdego roku będę pisał za pomocą pana, znaczy ja panu wyślę 4 artykuły odnośnie hodowli, czy tam rozmnażania, czy genetyki, i to zrobię za darmo dla polskich hodowców, więc mu dałem przykład, że można by było coś zrobić. No on po prostu mówi, nie, to nie jest ciekawe, to tego. Dzisiaj możecie mu podziękować, dlatego że mogliście dużo rzeczy się nauczyć. Poprzez YouTube jest to troszeczkę ciężej, bo przez film, bo nie wszystko od razu przychodzi na myśl, a jak się coś pisze, to można to nanieść na papier, można to poprawić, skreślić, jeszcze to dopracować, a jak się film nagrywa, no to go muszę cały kasować i więc jest to trudniej. To chciałem powiedzieć, jak dbają o reporterzy, czy tam ci, co piszą te artykuły, o materiał, który bardzo mógł być ciekawy, bo ostatnio był tu przedstawiciel regionu i pisał o nas tu w niemieckiej gazetce i po prostu ja mu dałem też trochę materiału, trochę opowiedziałem, inaczej to wziąłem z innego widzenia, więc z całych Niemiec pisali hodowcy, że
Nareszcie ciekawy artykuł był w gazecie. No bo to idzie wszystko na jeden taki muster, czy to jakiś tam szablon. Tylko skąd masz gołębie, jak karmisz, co dajesz, kiedy je szczepisz i czym szczepisz i to jest wszystko. To nie jest artykuł, to jest po prostu to, taki coś, to może każdy jeden napisać. Ale ciekawy artykuł napisać i artykuł, który może się komuś przydać, czy może go zainteresować, czy może mu dopomóc w prowadzeniu hodowli, no to naprawdę trzeba się znać, trzeba się po prostu tym interesować i trzeba konkretnie mówić, bo ja mam kilka takich spraw, które będę tu najpierw w Niemczech, chcę jedną taką starą właśnie, jakby to powiedzieć po polsku. Chodzi o jedną rzecz, która jest tak mocno zawiśnięta w hodowcu i każdy w to wierzy, a to jest po prostu zwykła bzdura. I ja to po prostu chcę najpierw tu w Niemczech przewrócić. Sami wiecie, że Kopernik też jedną tezę musiał przewrócić, bo przedtem inaczej wierzyli, więc są rzeczy, które trzeba udowodnić, że tak jest, a nie tak, jak cały czas mówią. I na tym będę powoli już kończył. To były te dwie rzeczy, które chciałem poruszyć. Byłoby więcej jeszcze, ale nie chcę was nudzić. Jeżeli chodzi o dobrą karmę, to starajcie się coś dobrego gołąbkom dać, bo one jak dobrą karmę dostaną, to one reagują. Na pewno w tej karmie, która jest, nie jest sztucznie suszona i jest naturalnie suszona, na pewno są lepsze witaminy. U nas tu się zdarzają sprawy, że bierzemy karmę do rozpłodu i gołębie nie chcą jeść kukurydzy. Albo nie chcą innej do ziarna jeść. A ja przynoszę inną kukurydzę, to się chcą zabić. Dlaczego jest taka sprawa? A po prostu, bo ta kukurydza jest palona. Ona jest na przykład na szybko, to wszystko dzisiaj musi szybko iść, szybko, żeby jak najtaniej, jak najwięcej pieniędzy zarobić. Ta kukurydza jest, nie jest wysuszona, tylko ona już jest spalona. I ten gołąb, jak on ją zjada, on wie, co on dobrze. Tak jak my idziemy do restauracji, mówimy, o, dzisiaj dobrze zjadłem, tam naprawdę dobrze smakuje. Umiemy rozróżnić jedną restaurację od drugiej, albo jak żona coś dobrego ugotuje, więc to tak samo gołąb ma taki sam smak. A naprawdę wierzcie mi, że gołębie są bardzo mądre. Trzeba gołębie obserwować, bo one wam wszystko pokażą. Wszystko, tylko trzeba obserwować. Tego się nauczyłem od Alfreda Kocziego. On obserwował gołębie i ja też to robię. Na przykład mam, dzisiaj wam pokazałem te cele gniazdowe w gołębniku lotowym, gdzie na przykład miały być do motywowania gołębi. Ja tego nie praktykuję, bo tyle czasu nie mam. Jeszcze nigdy nie robiłem, to mogę przysięgnąć. Ale kiedyś może, jak będę na emeryturze, może z żoną będziemy się tym bawić. Zobaczymy, czy to coś da, czy to coś nie da. Nasze gołąbki dobrze chodzą, nie potrzebuję takiej motywacji. Ale co zaobserwowałem? Ja te samce, żeby lepiej złapać, to im to przed wkładaniem otworzę im tym sznurkiem te klapki i one sobie tam do środka wchodzą. I na przykład zaobserwowałem, że te samce, które są inteligentne i które nadają się naprawdę na wdowieństwo,
to one jak ja już tym sznureczkiem ciągnę, a one słyszą ten dźwięk tej blaszki, która podnosi się do góry, to już czekają i tą główkę tam już wkładają, już tam chcą iść do ośrodka. A są gołębie, które w ogóle nie reagują. One go tam włożę, on tam wyjdzie z tego, to znaczy on nie lubi tego swojej tam, choć tam już miał jajka, ale one po prostu nie są takie przyciągające do swojego gniazda. Kiedyś jak były, jak się leciało gołębiami z metody gniazdowej, to się patrzyło, które gołąbki były, opiekowały się mocno dzieciami, a które to olewały. Więc obserwacja gołębi jest bardzo ważnym czynnikiem. W przyszłości te gołębie, które się będą zachowywać i nie będą reagować na otwarcie mojej klapki do tej swojej sypialni, jakby to powiedzieć, czy tam do swojego gniazdka, to dostaną pierwsze żółte kartki. Jak jeszcze będę widział, że nie będą w lotach, no dostaną czerwoną, no a będzie znowu zupka smakować. Na tym kończę.